tvpodkarpacie.pl. W Galerii D Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Grodka w Sanoku odbył się koncert jesienny. Był dedykowany pamięci Wojciecha Heinolda, byłego studenta PWSZ w Sanoku, który zmarł po ciężkiej chorobie. Odszedł od nas niedawno, jeszcze do niedawna był naszym studentem na kierunku pedagogika, w tej chwili już go nie ma z nami. Wojtek podjął inicjatywę budowy studni głębinowej dla szkoły podstawowej w Indiach. Bardzo biedna wioska, pozbawiona wody wskutek braku deszczów monsunowych i suszy, potrzebuje pomocy. Jest tam ośrodek misyjny prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętego Piotra Klawera z Krosna. To właśnie Wojtuś zapoczątkował budowę studni w Indiach. Płacił swoje pieniądze na ten cel i pozostawił równocześnie prośbę, by dokończyć to dzieło. Na koncercie pojawiło się wiele osób, a studenci przygotowali specjalny repertuar. Co jesień jest koncert, co grudzień jest koncert, później wiosna, lato, no jakoś chyba tyle, pół roku mam. No więc jesteśmy na każdym koncercie i bardzo dobrze przygotowani. Dzięki oczywiście wykładowcom. Sam na sam, czasem jestem to tylko ja. Czasem z sobą sam na sam, czasem jestem to tylko ja. Zostały zaprezentowane utwory z nowej płyty pana Roberta Handerbandera. Płyta ukaże się już niedługo. Płyta powstała, ale czekamy jeszcze na mastering, który będzie końcem grudnia, myślę, już dopięta. Z okładką ze wszystkim, także na nowy rok, tak na pewnie. tvpodkarpacie.pl